zespół, czy nie był w stanie przeciwstawić się takim maszynom jak Peter, mógł zajść ze skrzydła pododdziały niemieckie. Rozbija się też na tarkę samochodów terenowych Dodge. Amerykanie uzbrojeni w pistolety maszynowe Dodge rozpoczynają ostrzał konwoju ze złotem. Gdzieś tam odzywa się Bak 40. Pocisk przenośnie eksploduje daleko za liniami. W powietrze szybują granaty ręczne. Rozpoczyna się wymiana ognia. Trafiony zostaje SZKFZ 251. W tym samym czasie Hector oraz drużyna niszczycieli czołgów w rakietowe pancerzownice Panthersek próbują dotrzeć do stewarda tego lekkiego pojazdu, ale stanowiący śmiertelne zagrożenie dla lekkiego konwoju. Dowódca działa samobieżnego, jak Panzer 38, ten Hetzer decyduje się na wyłamanie z kolumny. Ustawia się prostopadle do stewarda, jednak strzał nie pada. Nie pada dlatego, że już nie ma amunicji w Hetzerze. To był problem, z którym Niemcy musieli radzić sobie cały czas. Ale za to do boju cały czas ruszają żołnierze 20. Dywizji Granadierów SS uzbrojeni w Pakach 40. Armata ustawiona w centrum pola walki rozpoczyna ostrzał amerykańskich pojazdów. Problem jednak z tym, że dystans jest zbyt mały. Pociski przenoszą, eksplodują gdzieś tam daleko za horyzontem. W tym momencie Amerykanie są już na tarciu. Odzywają się Thompsony. Karl Kamel z Koszalina, przeładowując swojego STG-44, zastanawia się, czy to już jest ten moment, w którym należy złożyć broń. Nagle Hetzer zostaje trafiony. Pojazd zostaje zniszczony w jednym z rykoszetów. Staje się jasne, że Niemcy zaczynają tracić osłonę. Amerykanie są coraz bliżej. Rosjanie, ale to jeszcze nie jest koniec. Wybkę obserwuje całe to widowisko z powietrza. Wybkę wie, że ma tylko dwie bomby. Tylko dwa razy może wejść do akcji. Nazywa się radziecka artyleria. Pociski kalibru 122 mm eksplodują między Niemcami. To osłona ogniowa natarcia radzieckiej piechoty. Radzieckiej piechoty, która wpada na pole walki wraz z żołnierzami 2. Armii Wojska Polskiego. Wraz z żołnierzami tej armii, która walczyła pod Budziszynem, która później walczyła w okolicach Pragi. Dowódca rosyjski jest zaskoczony. Czerwonoarmiści nie spodziewali się, że tak blisko będą Amerykanie. Tym bardziej, że Amerykanie prowadzą skuteczną wymianę ognia z konwojem niemieckim. Z konwojem niemieckim, który jeszcze chwilę temu rozpoznały czołówki Armii Czerwonej. Postanawia na razie wykorzystać sojusznika i wspólnie, odsłaniając się, prowadzić atak. Jaki będzie finał tej walki i o co tak naprawdę toczy się ta walka? Czerwonoarmista jeszcze nie wiedział. Rosjanie rozwijają natarcie na drugim skrzydle. Niemcy są brani w kleszcze. Dla Hansa, Paulusa i jego żołnierzy oznacza to jedno. Za chwilę dojdzie do okrążenia. Okrążenia, z którego ciężko będzie się wyrwać bez straconego boju Hetzera. Bez utraconego w walce Hanomaga SDKFZ 251. Rosjanie w charakterystycznych pelerynach rozwijają natarcie na skrzydle. Dowódca niemieckiego oddziału zdaje sobie sprawę, że już dni tego konwoju są konwoju są policzone. Postanawia wyrwać się z okrężenia.
Hans Paulus osłaniając ciężarówkę przy użyciu pistoletu maszynowego daje znać kierowcy. Daje znać kierowcy, że czas już ruszać. Czas już ruszać i ocalić choć jedną część z tego drogocennego ładunku. W tym momencie jeden z niemieckich grenadierów urodzony w mieście Szczecin, Folkerode, przebiega przez pole, ale trafiony gdzieś w kolano, jeszcze próbuje dopaść odchodzącej ciężarówki. Biegnie przewracając się, jest coraz bardziej ranny, nie ma już broni. Dopadł do towarzyszy ze śląskiego pododdziału w 20 dywizji grenadierów SS. Rozpoczyna się dramatyczny odwrót samochodu ciężarowego ze złotem. Z 20 dywizji grenadierów, zabrawszy swoją flagę, tą flagę, której kolory oznaczają trzy bardzo konkretne rzeczy. Błękit to niebo, czarny kolor to linia lasu, jak mówili, a biały to śnieg, czyli wszystko to, czym stoi Estonia. Tymczasem na pole bitwy wpada trzecia strona konfliktu jako jedna z najbardziej niespodziewanych, to brytyjscy i polscy komandosi. Brytyjscy i polscy komandosi, którzy akcje właśnie w roku 45 tutaj na tych terenach do dzisiaj są owiane tajemnicą. Do dzisiaj są owiane tajemnicą zamku Szoła. To oni także biorą udział w wyścig o złoto. Lekkie dzipy mobilne wrzucane na spadochronach. To one miały tutaj przechwycić różne szpiegowskie urządzenia zamontowane m.in. w zamku Szoła, ale także wywiad brytyjski i świetnie działający do tej pory wywiad polski donosił o złocie, które właśnie Polakom i Brytyjczykom udało się przechwycić. W tym czasie Rosjanie, poderwani przez swoich dowódców razem z Polakami z drugiej Armii Wojska Polskiego, ruszają do szturmu. Amerykanie również zaczynają oczyszczać pole. Amerykanie również, widząc swoich aliantów ze wschodu, ruszają do szturmu. Ruszają z charakterystycznym zawołaniem, charakterystycznym dla oddziału Rangersów. Waldemar Wybkę, kołujący nad pole walki, wie, że w jego rękach jest jeszcze tak zwany argument ostateczny. Tym argumentem ostatecznym są dwie ćwierćtonowe bomby podwieszone pod skrzydłami. Czy Waldemar Wybkę zdecyduje się ich użyć? Tego nie wiemy. Wybkę robi nalot. Wie, że sytuacja jest dramatyczna, że zarówno Rosjanie, jak i Polacy, jak i Amerykanie przejęli całkowitą kontrolę nad konwojem. W tym czasie komandosi brytyjscy sprawdzają tą ciężarówkę, która próbowała wyrwać się z okrążenia. Atmosfera, pomimo radości ze spotkania z aliantami, z Polakami, tych Polaków z polskich sił zbrojnych na zachodzie, których tak naprawdę udokumentowanych poczynań na tym terenie nie mamy, to nadal ścisła tajemnica chowana przez Brytyjczyków, była bardzo, ale to bardzo napięta sytuacja, była o tyle zagmatwana, że na polu bitwy spotkały się trzy oddziały sojuszników, które tak naprawdę ich interesy były bardzo, ale to bardzo rozbieżne, ponieważ każda z trzech stron chciała przejąć kontrolę nad złotem. Mój samolot. Drugi startuje. Tata, drugi startuje. Drugi będzie startować. Waldemar Wybkę, ostatni Niemiec, który pozostał na pole walki. Waldemar Wybkę i jego Focke-Wulf. To ostateczny argument w rękach Niemców.